To cześć, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Udało mi się po dłuższych próbach wyczyścić tutaj ten teren. I dusza bohatera, boskie błogosławieństwo, tam już nie mogę dojść. Tak, udało mi się dobić, tutaj załatwić te wszystkie wiedźmy, tych rycerzy i tak dalej. Chwilowo. Oczywiście teraz bym wpadł do dziury, bo nie zauważyłem jej. Nie wybiłem oczywiście ich, tak jak widać. Bo oni tak naprawdę w większości mnie atakują tylko wtedy, jak mam włączoną latarnię. Nie przeszukałem dwóch miejsc, czyli jednego miejsca ze z tym całym... No, tutaj, gdzie były te drewna, te gałęzie, nie gałęzie, tylko konary, nie konary, kurde, no. Korzenie, o. Korzenie wiszące z wysokości. Tego nie zrobiłem, nie przeszukałem. Ale natomiast zabiłem tego jednego, co był wcześniej przed tym domkiem. I mam zamiar zobaczyć, co tam on ukrywał. No. Klątwa. No jasne. Muszę się odsunąć. Ledwo co widać uszy tych waz, ale... Widać, nie? Więc... Zostałem... Moja klątwa została nabita. Niestety. Tutaj... Większość osób pewnie umierała tylko właśnie z tego powodu, że ten, że klątwa... Dobra, co tu jest? Ognisty. Ten. Tam będę mógł dojść, bo wybiłem tego grubcia. Tylko muszę uważać oczywiście na wejście. Raczej na drogę. Bo znając życie, tutaj jest wszystko pozawalane i tak dalej. Nie można przejść. No i nie zapominajmy też o nich. Ukrywają się pewnie w tych, no, w trawach jakoś. Tak, bo mogą. Idąc słupami można, dojść do czarownicy. Kolejnej. Dwóch. Jedna z jednej strony pilnuje, druga z drugiej strony. I oczywiście droga jest ograniczona. No i tamta już popłynęła. Dobra. Co tu jest? Fragment butelki Estusa. Pięknie, cudownie, wspaniale, no mua mua mua. Normalnie. Picabello. Chociaż coś, będę miał już 12 butelek. Słoneczne ostrze. Ha. Czy to jest słoneczne ostrze typu... wzywane, czy... po prostu wypełnia się miecz jakąś energią i ten... To jest pytanie. Oczywiście trzeba uważać na te, na dziury, bo będzie akcja, jeżeli się nie będzie uważać. Spadnie i się umrze. Zaraz, gdzie była ta chata? Kurde, już zgubiłem rytm. Chyba dobrze idę. Tutaj były te wiedźmy. Ta, tu była ta wiedźma. Tutaj był ten skubaniec, stał sobie. I cwaniaczył. Zabiłem go faktem na dystans, wykorzystując moje bełty. I niestety wszystkie bełty już wykorzystałem, muszę wykupić nowe. A najgorsze jest to, że jeszcze został jeden, tam we w tych. Chciałbym zobaczyć, co tam jest, bo może to być coś wyjątkowego. Ale kurde, boję się, że jedyne co zrobię, to umrę bardzo szybko. I znowu będę musiał wszystko przechodzić na nowo.
Raczej nie mogę go stąd. Kurde, mam 7. Nie, 6 bełtów magicznych. Pięknie. I zamiast ten, to od razu walnąłem we w te. Zamiast trafiać w niego, trafiam we w te. Cudnie. Turluj się! Wiesz co jest? Ten pierścień czegoś tam. Walisz to najpierw, zobaczmy. Nie, no puść! No kurde, musiał! No musiał mnie złapać, no musiał! No po prostu, no... Jak można mieć aż tak dużo szczęścia, to ja nie wiem. No dobra. Kurde, jak ja nienawidzę, jak przeciwnicy mają więcej szczęścia niż ja. Dobra. Jaki to jest? Pierścień? Który mi tu pierścień wyskoczył? Pierścień życia, dwójka. Dobre jest. Dobre jest. Kurde, ale będę musiał... wybić przeciwników, potem ten i dopiero wtedy będę się z wami widział znowu. Bo oczywiście musiałem mieć na tyle pecha, że mnie załatwił. Ble. Dobra, śmigajmy dalej. Kurde. O nie! Kurde. To było... szczęście. Jest ognisko, pięknie. Tylko trochę blisko przeciwników, powiem szczerze. A przynajmniej... nie takich jak ten. Kurde, wielki grzybol. Puszcza pełno dymu. Chciałbym się przejść do tego, do Medjuli i załatwić sprawę ze z tym, żeby dostać moją tom Estusę i kupić sobie bełty. Chyba tak zrobię, tak myślę. Ale nie, dobra. Nie będę robił ten... No bo teraz praktycznie była przerwa przed chwilą, teraz robię jeszcze jedną przerwę. Trochę głupio by... Kurde, nie wiem nawet co to za dym jest. Choleje jajne, grzybki i chrabąszcze pod nimi. O ma! Pięknie. Będę uwielbiał tą część gry, widzę. O, no pięknie. O, no pięknie. Teraz pytanie brzmi, czy tu jest przejście, czy... czy tu jest ten... czy można do nich dojść, czy trzeba... uważać. No nie, jeszcze jakiś duch mnie atakuje! Co za... bullshit! O, jeszcze silniejszy! Niż one. No nie! Co za... dwo. Kurde, najgorsze jest to, że nie wiem, czy tutaj jest... bezpieczna przestrzeń. Dobra.
samonaprowadzające kry... coś tam te. No pięknie. No i oczywiście ten znowu się pojawi. No kurde, oczywiście! No wcześniej nie mogliście się tak aktywować, nie? No nie! No ja pierdykam!